Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj spotykam się z wyjątkową osobą, panią Zofią Bydałek. Twórczynią wraz z mężem stworzyła sieć Jasumi Polska, sieć instytutów kosmetycznych, zdrowia i urody. I jak wiem, na dzień dzisiejszy jest ponad 120 w całej Polsce. Także bardzo miło, że udało się nam spotkać. Tak, tak. Witam również państwa bardzo serdecznie. Pani Zofia, chciałem zacząć takim standardowym pytaniem o pani dzieciństwo. Czy w dzieciństwie było coś, co odróżniało panią od rówieśników? Myślę, że, że chyba byłam podobna do siebie w tej chwili. Byłam bardzo aktywnym dzieckiem, tylko nie takim dzieckiem z ADHD, jak to się nieraz mówi, że dziecko jest za żywe. Natomiast miałam bardzo dużo pomysłów, bardzo dużo chciałam zmieniać już jako małe dziecko, widziałam różne rzeczy, które wydawało mi się, że można poprawiać i też lubiłam bardzo taką dobrą atmosferę, więc starałam się, żeby, żeby organizować na przykład moje koleżanki, czy rodzeństwo, czy robić coś z rodzicami, coś co jest sympatyczne i takie miłe. I przyznam, że tak jak sobie wspominam czasami dzieciństwo, to takie śmieszne rzeczy przychodzą mi na myśl. Na przykład to, że będąc taką pewnie około 10 lat dziewczynką jeździłam do cioci, która mieszkała w pałacu. Tak wtedy tak było w tamtych czasach, że pałace były zasiedlane przez, przez różne osoby i tam ileś rodzin w tym pałacu mieszkało. Pałac na wsi, więc z jednej strony całe wakacje sobie zarabiałam. Już jako naprawdę mała dziewczynka, potrafiłam pracować ileś godzin, żeby zarobić jakieś pieniądze. A z drugiej strony popołudniami organizowałam moje koleżanki i kolegów, którzy też tam mieszkali razem w tym miejscu. Na przykład do takich działań jak sprzątanie tego pałacu, taka konserwacja. W tym pałacu była przepiękna w piwnicach posadzka, oczywiście zabrudzona, zniszczona, i wydawało mi się, że można coś tak poprawić. Także to były takie rzeczy, które, które gdzieś już w dzieciństwie robiłam i w życiu też mam takie, takie zachowania, że jak dostrzegam coś, że można coś zrobić, to się za to po prostu. Zabiera. Chciałbym zobaczyć tę piwnicę dzisiaj. Na pewno jest jedna z najładniejszych piwnic w Polsce. No, to jest, w tej chwili to jest obiekt, jest tam restauracja, jest hotel. tak. Został przejęty przez jakieś tam osoby, które zainwestowały pieniądze i rzeczywiście wrócił ten obiekt do świetności. Jest pod Kaliszem także. A chciałem zapytać, co spowodowało, że w 2003 roku właśnie wraz z mężem otworzyła Pani pierwszy Instytut Zdrowia i Urody Jasumi. Jak to się w ogóle zaczęło? Skąd ten pomysł? To się trochę tak chyba zbiegło y, z moim wiekiem. Biznes prowadziliśmy z mężem już przez kilkanaście lat, ale w 2002, powiedzmy, drugim, no byłam już dojrzałą kobietą, już trochę zauważałam, że trzeba bardziej zrobić coś dla siebie. I pojechałam do gabinetu medycyny estetycznej do, do pani doktor na jakiś zabieg. I tam zauważyłam, to właśnie to jest taka moja obserwacja, tam zauważyłam, że rzeczywiście to jest bardzo fajne miejsce, potrzebne miejsce, że przydałoby się w Kaliszu. No i, i, i po prostu powstał pomysł, że chcę mieć też gabinet kosmetyczny. Także dosyć długo trwało przygotowanie do realizacji tego pomysłu, z tego powodu, że zupełnie mi ta branża była obca. Więc zanim przebrnęłam przez zbieranie informacji, co trzeba robić, jak robić, w jaki sposób się do tego przygotować, z jakimi sprzętami, czy na jakich kosmetykach pracować, to trwało przeszło rok. No i udało mi się stworzyć gabinet. Poprosiłam oczywiście mojego przyjaciela, scenografa teatralnego, do tego, aby mi pomógł we wnętrzu i te wnętrza, aby zostały pięknie zaprojektowane i żeby wymyślił i zaproponował jakąś ciekawą nazwę. Ja już wtedy byłam zainspirowana Japonią, więc chciałam, żeby coś było związane z Japonią, z ich stylem życia. No i została wybrana nazwa Yasumi. Ja sumi znaczy wakacje, relaks, więc to idealnie odpowiadało temu, co ja czułam, że chciałabym stworzyć. Miejsce zostało naprawdę pięknie zrobione, no i, i, i wystartowałam. Po krótkim czasie okazało się, że moi znowu znajomi biznesowi, jak przyjechali mnie odwiedzić i zobaczyli ten gabinet, no to stwierdzili, że chcą zrobić coś takiego samego. No i tak się zaczęło, czyli jakby nieraz, nieraz Jakieś um, duże pomysły, one powstają zupełnie y, przypadkowo. przypadkowo, zupełnie przypadkowo. Co tak y, jest, taką y, też y, taką moją taką dewizą życiową. Staram się zawsze w życiu skupić y, na tym, żeby nie przepuścić jakiegoś, ja bym powiedziała, okazja to tak jest, y, brzydkie słowo, ale takiego szczęścia. Bo gdzieś czasami wszyscy wokół siebie mamy takie momenty, że coś, na coś trafiamy, tylko nie zawsze weźmiemy to y, swoje w swoje ręce, ręce i, i coś z tym zrobimy. No i tak powstało. A w, chciałem zapytać, bo wiem, że to już nie tylko salony, ale też kosmetyki i sprzęt. Y, I chciałem zapytać właśnie, y, co jeszcze posiada Jasumi? Wiem, że czy są to kosmetyki brandowane, tak? Czy, czy zajmujecie się też produkcją? No, to rozwój wyglądał mniej więcej w ten sposób, że gabinety powstawały, i myśmy początkowo pracowali na kosmetykach innych marek. Ale ja poczułam, że aby rozwijać własną markę, to musimy również pracować na dobrych kosmetykach. No i zaczęłam się rozglądać, żeby znaleźć firmy które by nam pomogły w przygotowaniu odpowiedniej linii kosmetyków i zdecydowałam się na bardzo dobre, świetnie wyposażone kreujące trendy w kosmetykach laboratoria we Francji, w, w Hiszpanii, Kanadzie. Ponieważ to były bardzo specjalistyczne y, laboratoria, więc y, przyznam szczerze, że zdecydowałam się na współpracę z nimi i w tej chwili y, te kosmetyki są przygotowywane właśnie w tych laboratoriach dla naszej marki. Mówiąc o tych y, około 100 salonach y, Yasumi, chciałem zapytać o tą franczyzę. Wiem, że część z nich jest we franczyzie. I jak to się stało, że, że, że też wprowadziła Pani franczyzę i czy łatwo jest zostać takim franczyzodawcą? No, jak zaczynały powstawać pierwsze gabinety pod marką Yasumi, pod logo Yasumi, no to zaczęliśmy myśleć o tym, że trzeba by było to jakoś prawnie opisać i przygotować specjalnie dla, dla coraz to nowo pojawiających się osób. I to już zaczęliśmy profesjonalnie robić. Czy łatwo jest, myślę, być franczyzodawcą? Myślę, że to jest dosyć skomplikowane, ponieważ jest zawsze wiele uwarunkowań. Branża kosmetyczna jest bardzo szeroką branżą i przygotowanie całego jakby zestawu materiałów i, i zabiegów i sposobu szkoleń dla przyszłych pracowników jest dosyć skomplikowane. Przyznam, że ta branża nie jest łatwą branżą. Um, a jakiemu, jakimi pieniędzmi musi dysponować taki franczyzobiorca, żeby mógł zostać właśnie właścicielem takiego swojego ja, Instytutu Yasumi? W tej chwili, w tej chwili y, posiadamy y, y, dwa brandy: Brand y, Yasumi Epil i Yasumi Instytut Zdrowia i Urody. I ten mniejszy projekt Jasumi Epil wymaga gdzieś nakładu około 80 tysięcy złotych. Natomiast Instytut Zdrowia i Urody, ponieważ jest już takim kompletnym projektem gabinetu kosmetyczno-medycznego, więc wymaga 200 nawet do 300 tysięcy złotych inwestycji. Um, a wracając do zabiegów, właśnie jakie, cieszą, jakie zabiegi cieszą się największą popularnością? No, jest bardzo dużo. Oferta jest bardzo szeroka i one są oferowane i, i, i zapotrzebowanie na poszczególne zabiegi związane z sezonem. Różne zabiegi wykonuje się w sezonie, kiedy jest mniejsze natężenie światła, tak, czyli zimą, jesienią, a inne latem. I tak zimą przede wszystkim dbamy o nawilżenie skóry. Robimy dosyć takie skomplikowane zabiegi związane z odnowieniem skóry, czyli zabiegi ze światłem laserowym, zabiegi z frakselem, takie frakcyjne odnawianie skóry czy w tej chwili bardzo modny zabieg HIFU, mocnego takiego odnowienia i liftingu skóry. Te wszystkie zabiegi wymagają czasu, kiedy natężenie światła jest mniejsze. Również zabiegi związane z kwasami, tak, z peelingiem skóry wykonujemy w tym czasie. I całą gamę zabiegów y, związanych z usuwaniem owłosienia, y, czyli świat, światłem IPL-em lub światłem laserowym, laserem diodowym. Natomiast y, latem y, robimy wiele zabiegów przygotowanych i, i, i wczesną wiosną y, zaczynamy y, odchudzanie, y, poprawę sylwetki, y, walkę ze zbędnymi kilogramami. Z celulitem. Te wszystkie problemy, które trochę sobie mrużymy oczy zimą w okresie świąt Bożego Narodzenia, kiedy jest zimno, to sobie trochę przybieramy na wadze, ale później bardzo klientki szybko, że tak powiem, wracają do tego, że jednak coś trzeba z tym zrobić. I my w tym pomagamy. Robimy to w taki sposób, żeby klientce pomóc uporać się z problemami, które są na pewnych obszarach. Natomiast zawsze nasze działanie kieruje się w taką stronę, żeby, żeby później ona przeszła do naturalnych metod, czyli aktywności fizycznej, do takiego dbania o siebie na co dzień. Tak? Niczego nie jesteśmy w stanie zagwarantować i zrobić na zawsze, więc Pomagamy po prostu, żeby się z tym uporać, a jednocześnie żeby się przyzwyczaić do nowych zwyczajów, tak i, i żeby więcej w domu też dbać o skórę. Mhm. A czy potwierdza pani ten trend, który, który jest dziś zauważalny, że coraz więcej mężczyzn korzysta też z Instytutów Urody? Tak, trzeba przyznać, że panowie już się przekonali, już się nie krępują. Przychodzą bardzo często. W niektórych gabinetach już potrafi być 30-40% panów. Panowie również usuwają owłosienie bardzo chętnie, dbają o paznokcie, dbają o twarz, są przewrażliwieni na punkcie zmarszczek wokół oczu. To jest, to jest numer jeden. I te zabiegi im oferujemy, natomiast prawda jest taka, że bardzo często też korzystają z masaży, prowadzą. Bardzo często, bardzo aktywny, taki zawodowy, stresujący tryb życia, i rzeczywiście przychodzą na masaże, na relaks, także z tego dosyć często również korzystają. Są również naszymi klientami z innego powodu. Bardzo chętnie kupują bony podarunkowe dla swoich partnerek, więc przychodzą bardzo śmiało i interesują się tym również, jak, jak ich partnerki mogą zadbać o, o siebie. Także. A jeszcze wracając do tego budowania biznesu, to powiedzmy chcielibyśmy otworzyć taki nowy gabinet i jak według Pani znaleźć dobrą lokalizację, żeby ten gabinet właśnie był bardzo rentowny i, i czy są jakieś tutaj trendy, wskazania? To znaczy, na pewno taką dosyć istotną rzeczą to jest wygodna lokalizacja dla klienta, aby można było się dosyć łatwo dostać do tego miejsca. W tej chwili w większości nasi klienci są zmotoryzowani, chcą szybko przyjechać, dojechać, więc albo wybór takiego miejsca, gdzie jest dostęp do parkingu, czy do strefy parkowania, albo w bardzo dużych miastach, na przykład do metra, to, to są takie lokalizacje wskazane. Bardzo dobrze jest, jak jest obieg widoczny bo wtedy widać logo, widać markę. Na pewno w tej chwili ostatnim czasem pojawiają się inwestycje w obiektach nowo budowanych, na przykład w biurowcach w dużych miastach. Więc też widzimy i się sprawdza to, czy klienci rzeczywiście chętnie przychodzą do takich gabinetów. One są już wtedy bardzo nowocześnie wyposażone, odpowiednie klimatyzacje, tak? To są już nowoczesne budynki, więc jest bardzo profesjonalnie później zrobiona cała przestrzeń. A jaka forma reklamy właśnie przynosi najwięcej klientów? Czy mając już takie doświadczenie w biznesie? To jak uważa Pani? Co, co jest najbardziej... Wszystkie właściwie formy, które są dostępne i można wymyślić, służą temu, aby dotrzeć do klienta. I prawda jest taka, że klient przyjdzie jak będzie wiedział, tak? czyli musimy dać mu tą informację, że my gdzieś jesteśmy. Więc na pewno są dobre i ulotki. I ja przyznam, że bardzo lubię billboardy. Jeśli gdzieś możemy sobie pozwolić na ten billboard, bo. Możemy mieć taką bieżącą komunikację z klientem. Jeśli my przygotowujemy z naszym zespołem kreatywnym właściwie przez cały czas różne materiały na, na temat różnych zabiegów i naszej oferty, więc materiałów mamy bardzo dużo, więc możemy na bieżąco klientowi pokazywać, co się zmienia. To nie jest tak, że wywieszamy szyld i tak jakby to umarło. Czasami bywa tak, więc, więc billboardy również. No, bardzo mocno korzystamy z, z wszystkich narzędzi, które w tej chwili oferuje nam internet. Tak, social media to narzędzia, które bezwzględnie muszą być używane. I tu mamy, mocno wykorzystujemy Facebook, Instagram, YouTube, czy AdWordsy w Google. To wszystko bardzo pomaga i, i trzeba przyznać, że mamy świetny materiał, więc nasi partnerzy naprawdę mają dosyć łatwo. W związku z Rozpoczynać tym. swój biznes i mm -hmm, odnosić tak, sukces. Tak. A właśnie mówiąc o tych e, franczyzobiorcach, to jakie błędy popełniają najczęściej? Czego właśnie powinni unikać? To, co, co rzeczywiście y, czasami obserwujemy, to y, takie mentalne nieprzygotowanie do prowadzenia biznesu. I y, czasami to można w, w trakcie poprawić i, y, i nad tym zapanować. Natomiast y, Natomiast. No. Nie można pomyśleć sobie o własnym biznesie na zasadzie, że to jest franczyza, że dostanę wszystko i prawie nie będę musiał czy musiała w tym nic robić. Tak? Mhm. Każdy własny biznes, jakikolwiek by nie był, i nawet franczyzowy, wymaga nakładu pracy i swojego czasu i uwagi. I tym błędem wydaje mi się, że takie przecenienie czasami bywa, że wyobrażenie takie. To zapłacę i będzie się kręcić. Że się będzie kręciło. Nie będzie się kręciło. Trzeba oddać serce, trzeba być w tym miejscu, klienci to czują, tak, czują szefa, pracownicy czują też szefa, to zarządzanie, to, że są potrzebni, tak, przez cały czas wszystko poprawiamy, my nie stoimy w miejscu, więc, więc musi być, musi być przez cały czas ta aktywność. Szybka aktualizacja tych wszystkich tak, zmian. tak, mhm. tak. To rzeczywiście, czyli... Nie ma tak, że łatwo po prostu przyjdzie, tylko to jest też. Nie, nowa... nie wystarczy zainwestować, tak. trzeba jeszcze w tym biznesie mhm. pracować. A, a chciałem pomyśleć, zapytać o to, kiedy możemy pomyśleć o tej ekspansji zagranicznej. Jak wiem, że już właśnie pani posiada swoje salony też poza Polską. Tak, są dwa miejsca, właściwie w tej chwili też tworzą się jakieś tam następne. Jest, jest partner w Kazachstanie, bardzo ambitna młoda kobieta, która studiowała w, w Krakowie, więc mówi też bardzo dobrze po polsku i ona się zafascynowała marką Jasłumie i chce ją tam na tamtym rynku rozwijać. W Austrii też jest gabinet. Kiedy myślę, że nie musielibyśmy jeszcze w tym momencie tej ekspansji takiej robić, ponieważ jeszcze mamy w Polsce trochę do zrobienia. Natomiast prawda jest taka też w biznesie, że ponieważ mamy trochę czasu i są osoby zainteresowane, a żeby cokolwiek zrobić, to musi być ktoś, tak? Po, po tej drugiej stronie, więc jeśli się zdarzają takie osoby, które jakby spełniają nasze takie oczekiwania, że będą czuły markę i że będą chciały sporo zrobić w związku z tym, to się na to decydujemy. Stąd pojawiają się te pierwsze punkty. My od roku przygotowujemy się też również z, z tym, żeby markę pokazywać na rynkach zagranicznych. Jesteśmy w tej chwili w takim projekcie Go to Brand, więc wystawiamy się na targach. Byliśmy w Bolonii, w Dubaju, w Hongkongu, więc to w Moskwie, więc no, trochę staramy się pokazać naszą markę zagranicą. Zobaczymy, co z tego wyjdzie.